Cześć, witajcie w nowym filmie. Od ponad 530 milionów lat ryby pływają w rzekach i oceanach naszej planety. Wyewoluowały one w zróżnicowaną grupę z szacowaną liczbą 34 tysięcy różnych żyjących gatunków ryb. Niewielka liczba tych ryb jest uważana za niebezpieczną ze względu na ich agresywne zachowanie lub toksynę. Dziś przedstawimy 40 najbardziej niebezpiecznych ryb na świecie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Kostera gruzełkowata, naukowo znana jako Ostriakon cubicus, ma charakterystyczny kształt i jaskrawo-żółty kolor, który odstrasza drapieżniki na wolności. Drapieżniki nie zdają sobie jednak sprawy, że ryba ta sama w sobie jest drapieżnikiem. Pomimo niewielkich rozmiarów, posiada potężny pysk przypominający róg, który pozwala jej wić się w wąskich przestrzeniach w poszukiwaniu pożywienia. Prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi w jej unikalnym mechanizmie obrony w postaci toksyny zwanej ostracytoksyną. Ryba ta używa swojej silnej toksyny, gdy czuje się zestresowana lub zagrożona. Ponadto spożycie mięsa ryby może spowodować zatrucie cygutera, które może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci. Sum guncz jest uważany za niebezpieczny ze względu na swoje duże rozmiary, potężne szczęki i ostre zęby. Jest drapieżnikiem zdolnym do atakowania ofiar, które są nawet większe od niego. Ta duża ryba słodkowodna występuje w rzekach całej Azji. W przeciwieństwie do wielu innych gatunków sumów, które żywią się głównie na dnie, sum guncz aktywnie poluje na ofiary w pobliżu powierzchni wody. Istnieją nawet doniesienia o atakach na ludzi, przez co niektórzy nazywają go ludojadem. Rogatnica zielonkawa to jedna z największych i najbardziej agresywnych ryb rafowych, znana ze swojego terytorialnego i agresywnego zachowania. Chętnie atakuje inne ryby, gryząc je potężnymi szczękami w obronie swojego terytorium. Nurkowie muszą również uważać, aby nie zbliżyć się zbyt blisko, ponieważ ludzie również nie są bezpieczni w pobliżu tej ryby. Ciekawostką jest fakt, że ryba ta wykorzystuje koralowca jako narzędzie do rozbijania muszli i zdobywania ofiar. Ważne jest, aby zachować dystans i okazywać szacunek dla ich terytorium, aby uniknąć konfrontacji. Wężogłów czerwony to duża ryba słodkowodna występująca w południowo-wschodniej Azji, znana z agresywnych zachowań drapieżnych. Aktywnie poluje na zdobycz i może atakować inne ryby, a nawet małe ssaki. Ponadto wężogłów ma ostre zęby i potężny system szczęk, który pozwala mu chwytać i gryźć zdobycz. Innym aspektem tej ryby jest jej zdolność do przystosowania się do różnych siedlisk i warunków. To, co czyni tę rybę przerażającą, to jej zdolność do poruszania się po lądzie za pomocą płetw. Co więcej, jest to gatunek inwazyjny, który może mieć niszczycielski wpływ na lokalne ekosystemy. Belona to smukła, srebrna ryba występująca w słonowodnych środowiskach na całym świecie. Znane są ze swoich długich, smukłych ciał i ostrych, spiczastych szczęk, które pozwalają im poruszać się w ławicach małych ryb w poszukiwaniu zdobyczy. Nawet ludzie nie są bezpieczni przed tymi rybami. Wyposażone w opływowe ciała i giełkowaty kształt, są dobrze przygotowane do pływania z dużą prędkością, a nawet mogą wyskoczyć z wody, aby uciec przed drapieżnikami. Ponadto ryby te często pływają w dużych ławicach, które mogą składać się z setek, a nawet tysięcy osobników. Słyszeliście o rybach podobnych do węży, które są przerażające. Ale co z rybami podobnymi do wilków? Hoplias aymara to drapieżna ryba słodkowodna, pochodząca z dorzecza Amazonki i okolic. Znana jest z potężnych szczęk i ostrych zębów, których używa do polowania na mniejsze ryby i bezkręgowce. Hoplias aymara jest jedną z największych ryb słodkowodnych w Ameryce Południowej, osiągając długość do 1,40 m i ważąc ponad 25 kg. Jej terytorialne zachowanie i drapieżne instynkty sprawiają, że stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzi, którzy wejdą z nią w kontakt. Wandelia jest prawdopodobnie najbardziej bezwzględną rybą na tej liście i jest znana ze swojego pasożytniczego zachowania. Ta słodkowodna ryba występuje w regionie Amazonii. To, co czyni ją tak niebezpieczną, to jej tendencja do wpływania do cewki moczowej człowieka. Chociaż wandelia nie jest znana z celowego żerowania na ludziach, uważa się, że ryby te są prawdopodobnie przyciągane przez płyny ustrojowe. Po wejściu do cewki moczowej może powodować silny ból i śmiertelne infekcje. Lepiej więc zastanowić się dwa razy przed kąpielą w Amazonce.
Muski to duża ryba słodkowodna pochodząca z Ameryki Północnej. Znana jest ze swoich imponujących rozmiarów i agresywnych zachowań drapieżnych, żerując na mniejszych rybach, płazach, a nawet małych ssakach. W rzadkich przypadkach ryby te mogą osiągnąć niewiarygodną długość prawie 2 m 40 cm i ważyć do 32 kg. Są one przede wszystkim znane ze swojego wyjątkowego zachowania łowieckiego, prześladując swoją ofiarę, a następnie nagle uderzając z siłą. Chociaż ataki na ludzi są rzadkie, ważne jest, aby zachować ostrożność, aby zapobiec potencjalnym obrażeniom. Ryba piła to rodzina ryb przypominających płaszczki, występujących w ciepłych, płytkich wodach na całym świecie. Ich nazwa pochodzi od długich, płaskich pysków pokrytych rzędami ostrych zębów, co nadaje im wygląd piły. Gdy są zagrożone lub sprowokowane, ryby te mogą używać pyska jako broni obronnej i do wykrywania zdobyczy. Wiadomo, że żywią się różnymi małymi rybami i bezkręgowcami, a także dużymi skorupiakami, a nawet małymi rekinami. Ponadto, niektóre gatunki mogą osiągać długość do 6 metrów, co czyni je dość onieśmielającymi. Żabnica olbrzymia to ryba głębinowa, którą można znaleźć w wodach na całym świecie. Chociaż zazwyczaj nie są one agresywne w stosunku do ludzi, są niebezpiecznym drapieżnikiem ze względu na swoje duże rozmiary i potężne szczęki. Są one znane z konsumowania szerokiej gamy ofiar, w tym innych dużych ryb, a nawet małych rekinów. Są również zdolne do nadmuchiwania swoich ciał, aby wydawać się większe i bardziej zastraszające dla potencjalnych drapieżników. Pokolec strojny, naukowo znana jako Acanthurus lineatus, jest pospolitą rybą rafową występującą w oceanach tropikalnych. Generalnie nie są one uważane za agresywne lub niebezpieczne dla ludzi, chyba że czują się zagrożone lub sprowokowane. Pokolec strojny można rozpoznać po ostrych kolcach, których używają do obrony przed drapieżnikami. Kolce te mogą powodować bolesne rany, jeśli dana osoba wejdzie z nimi w kontakt. W rzadkich przypadkach kolce te mogą uwalniać łagodny jad, który może powodować obrzęk lub infekcję. Jednak takie incydenty są rzadkie i można ich uniknąć, zachowując dystans i obserwując je z bezpiecznej odległości podczas snorkelingu lub nurkowania. Skorpe nowate to rodzina jadowitych ryb, które są uważane za niebezpieczne ze względu na swoje trujące kolce i kamuflaż. Ryby te są mistrzami kamuflażu, płynnie wtapiając się w otoczenie na dnie oceanu lub wśród raf koralowych. Ich kolce zawierają jad, który może powodować silny ból, obrzęk i inne objawy w przypadku dotknięcia. Ponadto niektóre gatunki ryb skorpe nowatych mają silne toksyny, które mogą wpływać na układ nerwowy, a nawet być śmiertelne, jeśli nie zostaną szybko leczone. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność i unikać kontaktu ze skorpenami podczas snorkelingu, nurkowania lub eksploracji obszarów przybrzeżnych. Rekiny tygrysie występują w ciepłych wodach przybrzeżnych na całym świecie i można je rozpoznać po charakterystycznych pasiastych wzorach. Rekiny te osiągają długość do 5 metrów i ważą ponad 1000 kg. Są wykwalifikowanymi myśliwymi, wykorzystującymi swoje wyostrzone zmysły i zęby do żerowania na małych rybach, ptakach, a nawet krokodylach. Wykazują agresywne zachowanie podczas żerowania i często wyskakują z wody, aby złapać swoją zdobycz. Chociaż rekiny tygrysie zazwyczaj nie atakują ludzi, ich ciekawość może prowadzić do ataków. Są one również uważane za jedne z największych ryb drapieżnych w oceanie. Mureny to grupa drapieżnych ryb o potężnych szczękach, ostrych zębach i mogą być bardzo agresywne, gdy są zagrożone. Można je znaleźć na całym świecie w wodach tropikalnych i subtropikalnych. Niektóre gatunki mają toksyczną warstwę śluzu na skórze, która może powodować podrażnienia, a nawet skutki toksyczne, jeśli dostanie się do krwioobiegu przez ranę. Ale to, co czyni je naprawdę niebezpiecznymi, to ich potężne ugryzienie i zdolność do ukrywania się w szczelinach i niespodziewanego atakowania ofiary. Ich zęby są zaprojektowane do chwytania i rozrywania zdobyczy. Chociaż generalnie nie są agresywne w stosunku do ludzi i wolą unikać konfrontacji, mogą stać się defensywne i ugryźć, jeśli poczują się zagrożone lub sprowokowane. Arapaima, znana również jako piraruku, to ryba słodkowodna pochodząca z regionu Amazonii w Brazylii. Są to jedne z największych ryb słodkowodnych na świecie, osiągające długość do 3 metrów i ważące do 180 kg.
Pomimo swoich rozmiarów, ryby arapaima znane są ze swojej zwinności i szybkości w wodzie. A jeśli to nie wystarczy, mają twardą, łuszczącą się skórę, która chroni je przed drapieżnikami, gdy są atakowane. Ponadto potrafią ukrywać się w podwodnych szczelinach i zasadzać się na niczego niespodziewające się ofiary. Istnieją również historie o tym, że atakują ludzi, choć dzieje się tak tylko wtedy, gdy zostaną sprowokowane lub osaczone. Błazenki, znane również jako Amphiprioninae, to grupa małych, jaskrawo ubarwionych ryb, występujących na rafach koralowych na całym świecie. Znane są z symbiotycznego związku z ukwiałami morskimi, które zapewniają im ochronę przed drapieżnikami, w zamian za składniki odżywcze i ochronę przed innymi zwierzętami. Podczas gdy same ukwiały są toksyczne, błazenki są odporne na ich toksyny. Ale nie daj się zwieść ich wyglądowi jak Nemo. Powodem, dla którego są tak piękne i jaskrawo ubarwione, jest ostrzeżenie potencjalnych drapieżników, że są trujące lub w inny sposób niejadalne. Niszczuka długonosa to agresywna ryba drapieżna, znana z długiego pyska i żyjąca na Ziemi od około 100 milionów lat, co czyni ją jednym z najstarszych wciąż istniejących gatunków ryb. Te słodkowodne ryby występują w rzekach i jeziorach w całej Ameryce Północnej. Mają smukłe ciała i charakterystyczną linię szczęki, wypełnioną ostrymi zębami, które są doskonale przystosowane do chwytania zdobyczy. Ponadto potrafią manewrować przez podwodne rośliny i gruz, aby uciec przed zagrożeniami. Ich twarde łuski stanowią również barierę ochronną przed potencjalnymi atakami. Piranie czerwone występują w amazońskim regionie Ameryki Południowej, głównie w rzekach i strumieniach Brazylii, Boliwii i Peru. Są to mięsożerne ryby słodkowodne znane z ostrych zębów, potężnych szczęk i agresywnej natury. Mają charakterystyczny czerwonawy brzuch i zazwyczaj dorastają do około 30 cm długości. Piranie często atakują w grupach, wykorzystując swoje ostre zęby do rozrywania zdobyczy. Znane są również z doskonałego węchu, którego używają do wykrywania zdobyczy w mętnej wodzie. Gdy brakuje pożywienia, mogą również atakować większe zwierzęta, a w rzadkich przypadkach nawet ludzi, aby zaspokoić swoje drapieżne instynkty. Kostera kropkowana, naukowo znana jako Lactropris bicaudalis, nie jest z natury niebezpieczny dla ludzi. Wiadomo jednak, że są terytorialne i będą bronić swojej przestrzeni, gdy będą zagrożone. Mają ostre kolce na ciele, które mogą spowodować bolesne urządlenie. Ryby te można znaleźć w ciepłych, płytkich wodach Morza Karaibskiego i Oceanu Atlantyckiego. Chociaż są powolne i polegają na kamuflażu, mają unikalny mechanizm obronny, który pozwala im przechytrzyć drapieżniki. Potrafią nadymać swoje ciała, utrudniając drapieżnikom ich połknięcie. Neotrygon kuchli jest znany ze swojego wyjątkowego zachowania łowieckiego. Może zakopać się w piasku i cierpliwie czekać, aż ofiara przepłynie obok, aby mogła przeprowadzić atak. Jest to mała, płaska ryba o charakterystycznym niebieskim kolorze i jasno-niebieskich plamach na ciele. Zazwyczaj dorastają do około 50 cm długości i mają długi, przypominający bicz ogon, wyposażony w jadowite kolce na końcu. Gdy są zagrożone, mogą uderzyć ogonem i dostarczyć jadowite żądło, które powoduje silny ból, obrzęk, a nawet uszkodzenia tkanek. Chociaż zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi i żądlą tylko wtedy, gdy zostaną sprowokowane, ważne jest, aby zachować ostrożność i unikać ich niepokojenia. Pokolec królewski, znany również jako Picasso Surgeon Fish, niekoniecznie jest niebezpieczny, ale ma pewne cechy, które mogą być szkodliwe. Zamieszkują rafy koralowe w całym regionie Indo-Pacyfiku, od wschodniego wybrzeża Afryki po wyspy na Oceanie Spokojnym. Są szybkimi pływakami, co pozwala im unikać potencjalnych zagrożeń, ale są bardziej znane z ostrych kolców na ogonie. Te przypominające miecze kolce są ostre i mogą powodować bolesne obrażenia u ludzi lub innych ryb. Ponadto ryby te mogą przenosić pasożyty lub toksyny, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi w przypadku spożycia. Hydrocynus goliat to duża ryba drapieżna pochodząca z dorzecza rzeki Kongo w Afryce. Jest to jedna z największych ryb słodkowodnych na świecie, osiągająca długość do 2,5 metra i ważąca około 100 kg. Jest to ryba mięsożerna, która żywi się innymi rybami i małymi zwierzętami. Ma dużą, potężną paszczę z ostrymi zębami, które mogą miażdżyć kości i rozrywać mięso. Chociaż nie jest jadowita, jest niebezpieczną rybą ze względu na swój rozmiar i siłę. Odnotowano kilka przypadków ataków na ludzi, zwłaszcza w obszarach, w których się na nią poluje. Istnieją również doniesienia o atakach na krokodyle, co czyni ją jednym z niewielu gatunków ryb na świecie, które żerują na tych dużych gadach.
Żarłacze białe występują w większości oceanów na całym świecie. Są to duże, drapieżne ryby o średniej długości prawie 6 metrów i wadze 2000 kg. Mają charakterystyczny szary kolor i spiczasty pysk z rzędami ostrych zębów. Ich potężne ugryzienie może z łatwością przeciąć skórę i kości ofiary. Żarłacz biały jest szybkim pływakiem i ma doskonałe instynkty łowieckie, co pozwala mu precyzyjnie ścigać i atakować zdobycz. Jako największe drapieżniki oceanów potrafią wykryć niewielkie ilości krwi w wodzie. Chociaż ataki na ludzi są rzadkie, zdarzają się. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność w wodach, w których występują te rekiny. Hajduki zazwyczaj nie są uważane za niebezpieczne dla ludzi. Mają jednak kolce na płetwach grzbietowych, które mogą powodować obrażenia w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Ich głównym mechanizmem obronnym jest ukrywanie się wśród raf koralowych lub w szczelinach, polegając na kamuflażu, aby uniknąć drapieżników. Mają unikalny sposób polowania, wykorzystując swoje duże oczy do polowania na zdobycz w nocy. Ryby te zwykle występują na rafach koralowych i obszarach skalistych na oceanach na całym świecie, głównie w ciepłych wodach tropikalnych. Należy jednak uważać na kolce, ponieważ z pewnością użyją ich, jeśli poczują się zagrożone. Sum pospolity, znany również jako sum europejski, może być uważany za niebezpieczny ze względu na swoje rozmiary, drapieżne zachowanie i silne szczęki. Jest to jedna z największych ryb słodkowodnych w Europie. Może rosnąć do imponujących rozmiarów, osiągając kilka metrów długości i ważyć ponad 100 kg. Dzięki potężnym szczękom, wypełnionymi ostrymi zębami, może powodować poważne ugryzienia i obrażenia w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nią. Chociaż żywią się głównie rybami, są oportunistycznymi drapieżnikami i mogą zjadać szeroką gamę ofiar, w tym ptaki, ssaki, a nawet mniejszych przedstawicieli własnego gatunku. Ważne jest, aby obchodzić się i wchodzić w interakcje z tymi sumami z ostrożnością i szacunkiem, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Możesz rozważyć zakup wyhodowanego w niewoli okazu Foctail Blenny w lokalnym sklepie. Ryby te mają jednak małe jadowite zęby, które służą jako mechanizm obronny przed większymi rybami. Chociaż ich ugryzienia nie są na ogół niebezpieczne dla ludzi, mogą powodować ból i dyskomfort. Ważne jest, aby obchodzić się z tymi rybami ostrożnie i z szacunkiem, ponieważ nawet nieagresywne gatunki mogą ugryźć, jeśli poczują się osaczone. Dodatkowo ryby te posiadają również warstwę śluzu, która zawiera substancje toksyczne i jest uwalniana, gdy drapieżnik próbuje ugryźć rybę. Minogi to bezszczękowe, węgorzopodobne ryby, znane ze swojego pasożytniczego trybu życia. Żywią się, przyczepiając się do innych ryb i wysysając ich krew i płyny ustrojowe. Robią to za pomocą języka, który wbija się w ciało ofiary. Minogi mają okrągły pysk wypełniony rzędem ostrych zębów. Ze względu na swoją pasożytniczą naturę i zdolność do osłabiania lub zabijania innych ryb, stanowią zagrożenie w ekosystemach wodnych. W rzadkich przypadkach minogi zdołały przyczepić się do ludzi, co może być dość niepokojące. Barakudy to zaciekłe drapieżniki występujące w tropikalnych i subtropikalnych oceanach na całym świecie. Mają wydłużone ciała zaprojektowane do dużych prędkości pływania, a także są znane ze swojej zwinności. Barakudy są wyposażone w potężne szczęki, wypełnione ostrymi jak brzetwa zębami, które pomagają im chwytać i zjadać zdobycz. Często polują w grupach i współpracują ze sobą, aby zapędzić ławice mniejszych ryb w obszar, w którym można je łatwo złapać. Pomimo swojej zastraszającej reputacji, barakudy są również ważną zdobyczą dla większych drapieżników, takich jak rekiny. Istnieją jednak dowody na to, że to one atakują rekiny. Tetractenus glaber to gatunek ryby występujący głównie w błotnistych i piaszczystych obszarach przybrzeżnych Oceanu Atlantyckiego. Pomimo anglojęzycznej nazwy smooth toadfish, ryby te nie są żabami, ani nie są z nimi blisko spokrewnione. Zyskały tę nazwę ze względu na swój wygląd przypominający ropuchy. Są stosunkowo małe w porównaniu do innych gatunków ryb. Ich wyłupiaste oczy są również pokryte kostnymi płytkami, które pomagają chronić je przed drapieżnikami. Mają unikalny mechanizm obronny, w którym wytwarzają śluz na skórze, aby utrudnić drapieżnikom ich złapanie. Najlepiej unikać ich dotykania, ponieważ ich płetwa grzbietowa ma gruczoły jadowe, które mogą powodować silny ból i uszkodzenia tkanek. Ryby te są również znane z tego, że zgrzytają zębami, wytwarzając głośny, chrząkający dźwięk, przypominający nautofon.
a rowana jest utalentowanym drapieżnikiem. Są to duże, wysoce drapieżne ryby, które zamieszkują głównie tropikalne rzeki słodkowodne w Ameryce Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Znane są z charakterystycznego wydłużonego kształtu i ostro zakończonych szczęk. A rowany posiadają specjalny organ, który pozwala im oddychać powietrzem z powierzchni wody, umożliwiając im przetrwanie w wodach o niskiej zawartości tlenu. Innym interesującym faktem jest to, że są zdolne do imponujących skoków nad powierzchnią wody, czasami osiągając kilka metrów wysokości. A rowana nie jest z natury niebezpieczna dla ludzi. Ważne jest jednak, aby obchodzić się z nimi ostrożnie ze względu na ich silne i ostre szczęki, ponieważ mogą powodować potężne ugryzienia, gdy czują się zagrożone. Ponadto, niektóre gatunki arowany mogą rosnąć bardzo duże, a sam ich rozmiar może stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o prawidłowe obchodzenie się z nimi. Ostroszowate to rodzina jadowitych ryb, występujących zarówno w słonowodnych, jak i słodkowodnych siedliskach na całym świecie. Ryby te są niebezpieczne z kilku powodów. Po pierwsze, mają jadowite kolce na płetwach grzbietowych, które mogą powodować silny ból i obrażenia. Po drugie, potrafią kamuflować się na piaszczystym lub skalistym dnie morskim, co utrudnia ich wykrycie i zwiększa ryzyko przypadkowego nadepnięcia. Wykorzystują tę technikę, aby zasadzić się na ofiarę i uniknąć drapieżników. Wreszcie, jad może prowadzić do objawów takich jak obrzęk i w rzadkich przypadkach ogólnoustrojowe skutki dla organizmu. Czały jodus to ryby głębinowe, występujące we wszystkich oceanach, znane ze swoich charakterystycznych kłów, które wyglądają jak z horroru. Ich kły, które są zawiasowe, mogą złożyć się z powrotem do specjalnego rowka w głowie, gdy nie są używane. Ryba ta potrafi zwabić ofiarę w zasadzkę w głębinach morskich. Dodatkowo może połykać ofiary większe od siebie, a jej ostre zęby mogą zadawać poważne rany. Co więcej, jest wyposażona w bioluminescencyjne fotofory, których używa do lokalizowania zdobyczy w głębokich, ciemnych wodach, w których żyje. Skaber amerykański to unikalny gatunek ryby występujący w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego, od Karoliny Północnej do Zatoki Meksykańskiej. Ma charakterystyczny wygląd z wyłupiastymi oczami umieszczonymi na czubku głowy, aby zobaczyć zdobycz, podczas gdy jej usta znajdują się na spodzie głowy, aby złapać ofiarę, która przepływa obok. Ryba zakopuje się w piasku, zasadzając się na niczego nie podejrzewającą ofiarę, która zbliży się zbyt blisko. Jej duża paszcza z ostrymi zębami może również dostarczać potężnych wstrząsów elektrycznych, paraliżując ofiary. Dodatkowo posiada wyspecjalizowane jadowite kolce w pobliżu oczu, których może używać do wstrzykiwania jadu jako mechanizmu obronnego przed zagrożeniami i drapieżnikami. Niszczuka krokodyla jest znana jako niebezpieczna ryba ze względu na swój rozmiar, drapieżne zachowanie i cechy fizyczne. Występuje głównie w południowych Stanach Zjednoczonych. Dzięki długiemu, wypełnionymi zębami pyskowi może zadawać potężne ukąszenia, poważnie raniąc zarówno ofiary, jak i potencjalne zagrożenia. Niszczuka krokodyla zawdzięcza swoją nazwę długiemu i wąskiemu pyskowi, przypominającym pysk aligatora. Może dorastać do 3 metrów długości i ważyć 100 kg. Może z łatwością obezwładnić i skonsumować szeroką gamę ofiar, w tym ryby, żółwie i małe ssaki. Jest to również jedna z największych ryb słodkowodnych w Ameryce Północnej, która prawdopodobnie wyewoluowała około 100 milionów lat temu. Węgorz elektryczny jest uważany za niebezpieczny ze względu na jego zdolność do generowania silnych wstrząsów elektrycznych. Występuje głównie w błotnistych wodach do rzeczy Amazonki i Orinoko w Ameryce Południowej. Ryba ta posiada wyspecjalizowane organy zwane elektrocytami, które generują energię elektryczną, którą wykorzystuje do nawigacji, polowania i samoobrony. Gdy jest zagrożona, może dostarczać wstrząsy elektryczne o wysokim napięciu, które są dość potężne, do 600 V. Może to ogłuszyć, unieruchomić lub odstraszyć ofiarę. Ludzie również muszą zachować ostrożność, ponieważ wstrząsy są bardzo bolesne, a w niektórych przypadkach wystarczająco silne, aby spowodować zatrzymanie akcji serca lub utonięcie. Rozdymki to ryby, które zamieszkują ciepłe, płytkie wody na całym świecie i są bardzo niebezpieczne ze względu na silną toksynę, którą posiadają. Są również znane ze swojej zdolności do nadmuchiwania swoich ciał do kilkukrotności ich wielkości jako mechanizmu obronnego. Jednak ich zdolność do puchnięcia ma swoją cenę, ponieważ zwiększony rozmiar może sprawić, że będą bardziej podatne na drapieżniki. Rekompensują to silną trucizną, a toksyna zwana tetrodotoksyną jest obecna w ich narządach wewnętrznych i skórze. Toksyna ta jest również wysoce toksyczna dla ludzi, a spożycie ryb zawierających toksynę może być śmiertelne.
Niemniej jednak rybata jest uważana za przysmak w niektórych kuchniach, na przykład w Japonii, gdzie jest znana jako fugu. Ryba pajara, lepiej znana jako ryba wampir, występuje w rzekach Ameryki Południowej i znana jest z ostrych zębów i agresywnego zachowania podczas żerowania. Te drapieżne ryby mają kły, które mogą dorastać do 15 cm długości. Zęby te, w połączeniu z potężnymi szczękami, pozwalają im łapać i zjadać inne ryby, nawet te większe od nich. Chociaż ich główną ofiarą są inne ryby. Od czasu do czasu pojawiają się doniesienia o pajaras, gryzących ludzi, którzy mają z nimi kontakt. Zwykle dzieje się tak, gdy ludzie niewłaściwie obchodzą się z rybami lub gdy wędkarze próbują usunąć haczyki z ich pysków. Ognica pstra to trujące ryby występujące w regionie Indo-Pacyfiku, Karaibów i Oceanu Atlantyckiego. Ryba ta ma uderzające czerwono-białe paski na ciele i długie, płynne płetwę. Wykorzystują toksyczne kolce na grzbiecie do ochrony przed drapieżnikami i obezwładniania ofiar. Jej jad jest bardzo silny i wpływa na układ nerwowy, powodując silny ból, obrzęk, a nawet paraliż u ludzi. Nawet zwykły dotyk może wyzwolić świat bólu. Ciekawostką jest to, że stosuje unikalną technikę polowania, używając płetw do łapania małych ryb przed uderzeniem jadowitymi kolcami. Są również znane z tego, że są w stanie strawić prawie wszystko, w tym szkielet ryb. Żarłacz tępogłowy jest uważany za najniebezpieczniejszy gatunek rekina na świecie z różnych powodów. Jest znany ze swojej agresywnej natury i zdolności do tolerowania zarówno środowiska słonowodnego, jak i słodkowodnego, co pozwala mu zamieszkiwać prawie każdy obszar przybrzeżny w pobliżu ludzi, zwiększając prawdopodobieństwo spotkania. Rekiny te dokładają wszelkich starań, aby chronić swoje terytorium, zwłaszcza w okresie godowym i lęgowym. Ponadto rekiny te mają dużą siłę zgryzu i ostre zęby, zaprojektowane do łapania i zjadania zdobyczy. Ich dieta obejmuje ryby, żółwie, ptaki, a nawet inne rekiny. Chociaż ludzie nie są preferowaną zdobyczą, mogą pomylić ich z potencjalnymi źródłami pożywienia w mętnej wodzie lub podczas szału żerowania. Szkaradnica jest powszechnie uważana za najbardziej jadowitą rybę na świecie. Zamieszkuje płytkie wody w regionie Indo-Pacyfiku i Australii. Szkaradnica jest dość trudna do zauważenia ze względu na cętkowane, brązowo-szare ubarwienie, które pomaga jej wtopić się w otoczenie. Są to drapieżniki zasadzkowe, które polegają na kamuflażu, aby złapać swoją zdobycz, w tym mniejsze ryby i skorupiaki. Jad szkaradnicy jest dostarczany przez kolce znajdujące się na grzbiecie. Kolce te mogą wstrzykiwać silną neurotoksynę, która powoduje rozdzierający ból, paraliż, a nawet śmierć u ludzi, jeśli nie jest leczona. Co ciekawe, szkaradnica ma zdolność regeneracji swoich jadowitych kolców, co jest dość niesamowite. Biorąc pod uwagę ich wysoce jadowitą naturę, kamuflaż i możliwość przypadkowego spotkania z ludźmi, szkaradnica jest słusznie uważana za najbardziej niebezpieczną rybę na świecie. Świadomość, ostrożność i odpowiednie środki bezpieczeństwa są niezbędne podczas pływania, snorkelingu lub nurkowania w obszarach, w których mogą występować te ryby. Czy kiedykolwiek spotkaliście niebezpieczną rybę? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.